Zaczynają się te efekty bombardowania, jakie miały tutaj miejsce właśnie na te transporty z benzyną syntetyczną. Za chwileczkę dojdziemy do miejsca, w którym jest tego więcej. Prawdopodobnie akurat lotnicy natrafili na większe skupisko ciężarówek. Tutaj jest kolejny lej bombowy. No ewidentnie przy samej drodze jest kilka takich lejów. Tutaj powoli właśnie dochodzimy do terenu, na którym się znajduje ich najwięcej. Zobaczcie, jest jeden. Tutaj jest kolejny. No jak widać, nie wszystkie bomby trafiały.